Witamy Państwa bardzo serdecznie. Już jest kolejny dzień. Wstaliśmy w miejscowości Kołczewo i ruszamy w dalszą podróż wzdłuż Bałtyku. Dzisiaj mamy kawałek do przejechania, w sumie ponad 60 km, a zaczniemy od latarni morskiej, która się nazywa Kikut. Aby tam dojechać, musimy się cofnąć kilka kilometrów. Generalnie ona była zaplanowana na wczoraj, ale z pewnych względów nie wyrobiliśmy się, dlatego przesunęliśmy ją sobie na dzisiaj. Droga do latarni Kikut jest bardzo malownicza. Niektórzy tu podjeżdżają rowerami, natomiast my zostawiliśmy swoje rowerki przypięte, że tak powiem, przy skręcie do lasu i póki co uważamy, że to było najlepsze rozwiązanie, bo no ta droga jest fajna może dla rowerów górskich, ale dla nas i naszej przyczepki niekoniecznie. Doszliśmy do rozwidlenia, do bardzo ważnego rozwidlenia, ponieważ tutaj prosto się idzie na plażę, a tutaj w prawo właśnie do latarni. Basia, kupiliśmy bilet do Wolińskiego Parku Narodowego? Jak zawsze. Jak zawsze. No byśmy kupili. Ale jakby tu postawili jakąś budę i by się dało kupić, to ja bym chętnie kupił, no ale nie ma to nie ma. A ja przez internet to nie umiem, ja się w tych internetach nie orientuję. No tu byśmy chyba przyczepką nie przejechali, ale dobrze, że Woliński Park Narodowy dba i chociaż tutaj rością te drzewa, żeby się przejść dało. I jest w końcu obiecane podejście pod górę. Spodziewali się Państwo, że to będzie wycieczka rowerowa, ale mamy elementy piesze. Zresztą tutaj byśmy rowerami raczej nie dali rady. Udało nam się dotrzeć do latarni. Ona nie jest bardzo wysoka, natomiast ona ma kilkanaście metrów wysokości, ale ponieważ znajduje się na 75-metrowym wzgórzu, to jej światło znajduje się na poziomie 91 metrów. I co ciekawe, ta latarnia jest w pełni automatyczna. Tutaj nikogo nie ma, nikt tutaj nie siedzi, nie pilnuje tego. Wszystko tutaj dzieje się samo. Jak żarówka się przepali, to automatycznie wymieniana jest na drugą, która działa i po prostu raz na jakiś czas musi tu być zrobiony jakiś serwis, ale jest ona zupełnie bezobsługowa i to jest jedyna taka automatyczna latarnia na polskim wybrzeżu. O, nasze rowery jeszcze stoją. To nas bardzo cieszy. A jakbyście kiedyś chcieli, podobnie jak my, iść na latarni Kikut, to wbrew pozorom nie prowadzi tam ta droga prosto, gdzie Basia stoi, bo tam jest zakaz wstępu. Tylko idzie się tutaj na drogowskaz plaża, szlakiem czarnym. Potem on się zmienia w czerwony, ale początkowo jest to szlak czarny. Natomiast nie ma tu ani słowa o tym, że ta droga prowadzi do latarni, dlatego Wam o tym wspominamy. Dojechaliśmy do Dziwnowa i dojechaliśmy w świetnym momencie, ponieważ chciałem Wam pokazać most zwodzony w Dziwnowie i udało nam się trafić na moment, kiedy ten most jest zamykany. Z tym mostem jest związanych parę ciekawostek. On tutaj jest od 1994 roku, czyli stosunkowo krótko. I wcześniej ta część miasta Dziwnów, która znajduje się na wyspie Wolin, no nie miała stałego połączenia. Musieli pewnie jechać mostem, które znajduje się niedaleko miejscowości Wolin, czyli na paręnaście chyba kilometrów stąd. A ten most zbudowali, jest sterowany elektrycznie. Otwierany jest mniej więcej co 2 godziny, a w sezonie nawet co godzinę, bo tutaj liczne jednostki pływające po prostu muszą
przepłynąć jednostki z portu w Świnoujściu, w Dziwnowie, ale też tam dalej, może w Kamieniu Pomorskim i tak dalej. Tu jest wyjście w każdym razie na morze. A Dziwnów swoją nazwę ma od rzeki Dziwnej. A zobaczcie, cała nawierzchnia podnosi się. Zawsze mi się to podobało, jak byłem dzieckiem. A właśnie miejscowość Dziwnów jest mi bliska, ponieważ ja tutaj jeździłem jako dziecko z rodzicami i ten most kojarzę. Wtedy bardzo było trudno trafić na otwieranie się tego mostu. Tak mi się przynajmniej wydawało. Możliwe, że wtedy już były stałe godziny, ale wydaje mi się, że chyba nie, że po prostu jak była potrzeba, to się otwierał. A teraz po prostu się otwiera regularnie i statki, które chcą tutaj przepłynąć, muszą się do tych godzin dostosować. Zobaczcie, jak wysoko w ogóle się podnosi ta ulica. A to jest przeciwciężar, dzięki któremu podnoszenie tego mostu no nie jest takie skomplikowane, nie jest takie ciężkie. Patrzcie, to stanęło prawie w pionie. To jest niewiarygodne, że tak wysoko się podnosi. A tutaj jest jednostka pływająca, która próbuje tędy przepłynąć. Tutaj z boku trochę lepiej widać, jak on jest wysoko, prawda? Stoi niemalże pionowo. A ten przesmyk tutaj dla statków nie jest taki szeroki. Ma może kilkanaście metrów, może kilkanaście. A jakby ktoś chciał przepłynąć w innym terminie, to jest tutaj podany numer telefonu do mostu. I można pewnie o takie otwarcie sobie poprosić. Pewnie dla tutejszych to jest tylko przekleństwo ten most, bo im uniemożliwia dotarcie na drugą część miasta. Na drugą część rzeki, ale dla turystów takich jak my to bardzo fajna atrakcja. O, to jakiś żaglowiec jeszcze płynie. No ten to by się pod mostem nie zmieścił raczej, z tym żaglem wielkim. Słychać jakieś pirackie śpiewy, a to oznacza, że jakiś statek turystyczny, udający piracki, przepływa, jak to mówią, żaglowiec na ropę. No to już chyba wszystkie statki przepłynęły. Czas minął i most znowu się obniża. Szlabany w górę i można przechodzić. My za chwilę też pojedziemy tym mostem. A tu jest marina, z której odpływają te wszystkie statki. Pamiętam, jak to przyjeżdżałem jako dziecko, to tutaj cumowało kilka statków na krzyż, kilka kutrów, a teraz tu się, no, że tak powiem, robi poważne dosyć miejsce, poważny port. A tutaj jeszcze jak się obrócimy, to buduje się właśnie jakaś marina. Marina Developer, przystań na dobre, czyli tu chyba będzie jeszcze coś większego. No rozwija się to polskie wybrzeże, rozwija. Przy okazji, jak będziecie tutaj rowerami i będziecie chcieli skorzystać z łazienki, to można to zrobić w budynku posmanatu, tak jak my to zrobiliśmy. Początkowy odcinek naszej dzisiejszej podróży przebiegał bardzo fajnymi ścieżkami rowerowymi, asfaltowymi. Naprawdę byliśmy zadowoleni. Od Kołczewa właściwie aż do Dziwnówka był cały czas asfalt. A teraz jest taki piękny piach i generalnie przyczepka w takim piachu idzie jakieś 3 razy wolniej niż rower bez przyczepki. A rower bez przyczepki w takim piachu idzie mniej więcej 3 razy wolniej niż piechu. Tak więc no, przedzieramy się.
I po paru kilometrach męki, po leśnych duktach z piachem, korzeniami, kamieniami, dojechaliśmy w końcu do normalnej ścieżki rowerowej. Tak więc, drodzy pracownicy starostw, tak wygląda ścieżka rowerowa, bo może niektórzy z Was nie wiedzą i wytyczają je z pomocą ekierki i linijki, a to trochę nie o to chodzi. A tą milszą już ścieżką dojechaliśmy do ruin kościoła w Trzęsaczu. Sporo osób o tym miejscu słyszało, ale nie każdy wie, że kościół ten pochodzi z przełomu XIV i XV wieku oraz że zbudowano go 2 km od brzegu morza, w środku wsi. Powstał jako katolicki, ale wkrótce stał się świątynią ewangelicką. Miał wymiary 23 na 9 metrów, z czego obecnie została tylko jedna, znana powszechnie ściana. Warto wiedzieć, że proces niszczenia kościoła przez morze przebiegał stopniowo. O problemie wiedziano już w połowie XVIII wieku i próbowano go zatrzymać. Wtedy odległość od klifu wyniosła 58 metrów. Użyto mat z tak zwanej faszyny, czyli mieszanki pędów wikliny oraz gałęzi drzew liściastych i iglastych, ale niewiele to zmieniło. W 1868 roku kościół znajdował się tylko 1 metr od klifu, ale nadal odbywały się w nim nabożeństwa. Ostatnie w 1874 roku. Wtedy zdecydowano się zamknąć świątynię. Ściana północna runęła w 1900 roku, a później morze zabierało kolejne fragmenty, z czego pod koniec XX wieku walić zaczęła się także ostatnia już ściana południowa. Wyposażenie świątyni było stopniowo przenoszone głównie do okolicznych kościołów. W Rewalu, tam znajduje się gotycki tryptyk, w Kamieniu Pomorskim renesansowe stale, czyli ławki w prezbiterium, czy w drugim kościele w Trzęsaczu, wczesnobarokowy ołtarz. Dzwon XVII wieku przetopiono w 1917 roku na armaty, a ten z XVIII wieku po II wojnie światowej zaginął. Na tych zdjęciach można zobaczyć świątynię z różnych czasów. Rok 1870 wraz z wnętrzem. Rok 1930, 1934, 1965. W 1994 roku wszystko profesjonalnie zabezpieczono. Ułożono u podstawy klifu opaskę brzegową. Kilka lat później wykonano nowy fundament wraz z odpowiednim jego umocowaniem i wzmocnieniem. Zbocze dalej zabezpieczano. Póki co kościół stoi i oby powstał jak najdłużej, bo jest bardzo ważnym zabytkiem. Istnieje jednak pewna szansa, że prędzej czy później i współczesne zabezpieczenia nie dadzą rady. Niedawno zbudowano specjalną platformę, z której można podziwiać ruiny. Stały się one swego rodzaju symbolem Trzęsacza i chyba jego główną atrakcją turystyczną. Jak tam ci się, syneczku, jechało? Fajnie? Fajnie, nie? Basiu, ogólnie jak oceniasz dotychczasową część trasy? Doskonale. Doskonale? Przed chwilą słyszałem coś zupełnie innego. Bo ciągle jest za daleko. No to prawda. No. Jesteśmy w Trzęsaczu, jedziemy do latarni w Niechorzu, a do naszego noclegu jeszcze 28 km, a zaczyna jeszcze padać deszcz. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze gumy, ale jeszcze opony są całe. Tata, no. O, widzisz? Tam gdzie? No, tam. Właśnie tam. Masz rację. Do latarni w Niechorzu dojechaliśmy w czasie deszczu, więc tylko szybcikiem ją zwiedzamy. Natomiast więcej o tej latarni możecie dowiedzieć się w naszym filmie o latarniach, które linkujemy w prawym górnym rogu.
dojeżdżamy już powoli do Mrzeżyna. Pewien taki napotkany pan pod latarnią polecił nam tę drogę. W sumie jest to zgodna droga z R10, ale jeszcze jest taka tutaj poboczna, gdzie na przykład GPS kierował po takich płytach betonowych. Ale on właśnie odradzał, kazał jechać tutaj i zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. To jest Basia. Tutaj sobie śpi misiuniu, ale zobaczcie, jak tutaj jest ładnie. Środek lasu, takie piękne, zielone, nie wiem, jak to nazwać, krzewy. A tutaj jeszcze jest mchy, a tutaj jeszcze jest jednostka wojskowa. Ale jej zapewne nie wolno filmować, więc tak pokażę wam ogólnie. Jedziemy sobie leśną drogą do Mrzeżyna, a tutaj wyrasta nam wiata, ale nie jest to byle jaka wiata, ponieważ jest to taka wiata najlepsza w Polsce, taka wzorowa. I zobaczcie, poza tym, że można tam przebrać sobie dziecko, dziecko właśnie jest gotowe do przebierania, to można tutaj nie tylko sobie usiąść, rozgościć się, zjeść coś, nie tylko sobie naprawić rower, bo tutaj są jakieś zestawy narzędzi, łyżki do dętek, pompka i parę innych rzeczy, ale można też sobie naładować na przykład telefon GoPro albo coś podobnego. Zobaczcie, tutaj są normalnie gniazdka. A jakby was zastanawiało, skąd tutaj jest prąd w środku lasu, to tu jest napisane: stacja ładowania solarna. I tu można chyba sobie naładować, nie wiem, rower elektryczny, jak 1200 W, no to pewnie parę rzeczy. Gdzie tam? No, to moje rękawiczki, tak. Moje, tak, dziękuję. Jak się synku podoba? Tak, że dobrze? Teraz już fajnie? Może być? Dobrze. Synku, a powiedz, czy ty się tutaj męczysz, czy dobrze się czujesz na tym wyjeździe z nami? Dobrze. Dobrze? No to najważniejsze. Dobrze. Dobrze, no. Tu zobacz. Nie. Tak więc tak, proszę państwa, wygląda dziecko, które przejechało dzisiaj 70 kilometrów. Wydawało nam się, że jest zmęczone, ale no macie rację, wydawało nam się. Dzień generalnie był dosyć trudny, ponieważ trasa była długa, jak słyszycie. Trasa była często była trudna, bo jechaliśmy po takich drogach i piaszczystych, i leśnych, i po korzeniach, i kamieniach, i tak dalej. Natomiast w końcu jakoś dojechaliśmy do Rogowa. Po drodze zwiedziliśmy jeszcze latarnię morską w Niechorzu. Niechorzach? Niechorzu? Nie wiem, jak. Teraz macie napisane, jak to się powinno odmieniać. W każdym razie odważyliśmy się nagrać to zakończenie, jak misiuniu jeszcze nie śpi. Jest godzina. Która jest godzina, Basia? W pół do 11? Czy nawet później? No właśnie, tak więc dziękujemy państwu za uwagę w tym filmie. Musimy kończyć, bo tutaj misiuniu nam rozniesie chatę, więc dziękujemy za ten film, za udział w tym filmie i widzimy się jutro. Jutro jedziemy do Ustronia Morskiego.